Zanim przejdziemy do modlitwy, chciałbym trzy takie myśli związane z tym pierwszym czytaniem z księgi proroka Ezechiela, które też może jakoś nam pomogą w modlitwie. Pierwsza rzecz jest taka, że Słowo Boże zabiera nas do bardzo szczególnego miejsca. Mamy trzy słowa, które bardzo dużo mówią. Dolina wyschłych kości. Trzy słowa, które składają się na obraz miejsca naprawdę mało szczęśliwego. Po pierwsze, jest to dolina. Wiemy, co oznacza dolina. Młodzież nieraz mówi: Nie mam doła, nie czy mam jakąś przeżywam dolinę. Wiemy, co to znaczy. Zresztą prorocy też, jak mówią, nie, że doliny zostaną zasypane. Nie, to właśnie jest mowa o tym. Nie, człowiek czasami ma taki stan, taki moment, taki czas w swoim życiu, kiedy przeżywa właśnie taką dolinę, kiedy wchodzi w dolinę, kiedy wchodzi w jakieś strapienie, kiedy wchodzi w jakieś doświadczenie. Nie? kiedy są momenty, kiedy jesteśmy na szczycie, są momenty, kiedy jesteśmy na górze tabor, są momenty, kiedy jesteśmy wysoko, ale są momenty. Kiedy wchodzimy w dolinę, taki czas naszego życia, bardzo trudny, czas, w którym miejsce, w którym również panuje jakiś mrok. I Słowo Boże nas dzisiaj tam zabiera, i widzimy, że właśnie tam w dolinie przychodzi Duch Święty, tam działa, tam ujawnia swoje największe działanie, ożywiające działanie. Więc. Pierwsza rzecz, z którą chcemy się jakoś tutaj zmierzyć, to właśnie najpierw popatrzeć na siebie i zobaczyć, co w moim życiu dzisiaj jest taką doliną wyschłych kości. Wyschnięte kości, to co jest wyschnięte, jest spragnione, domaga się wody. Nie? Gdzie jesteśmy spragnieni najbardziej? Gdzie nosimy największe pragnienia? Nie? gdzie jesteśmy najbardziej stęsknieni Ducha Świętego, Gdzie czujemy, że nasze życie, nasze serce, nasze myśli najbardziej potrzebują ożywiającej mocy, ożywiającego działania Ducha Świętego. Te wyschnięte kości też mówią nam o tym, że żeby Duch Święty mógł w nas zadziałać, potrzebujemy pragnąć Ducha Świętego. To jest bardzo ważny moment, czy my naprawdę pragniemy Ducha Świętego. Czy my wiemy, że Duch Święty jest jak woda, jak powietrze, bez których nie możemy żyć. Bez Ducha Świętego nie ma w nas życia. Bez Ducha Świętego naprawdę nic dobrego, nic mądrego się w naszym życiu nie może wydarzyć. My potrzebujemy pragnąć całym sercem, całym sobą, pragnąć ducha świętego. Jak śpiewamy pieśni do ducha świętego, nie to śpiewamy jak spękana, zeschła ziemia. Tak moje serce potrzebuje Ciebie. Nie? Czyli te wyschnięte kości to jest coś, co nam mówi o tym, że mamy mieć pragnienie ducha świętego, że są w nas takie przestrzenie, takie miejsca, takie sfery, które są spragnione ożywczego tchnienia Ducha Świętego i trzecie słowo czyli kości kości czyli to co jest martwe kości czyli to co jest bez życia kości czyli to co jest stare w nas co jest w moim co w moim życiu umarło co potrzebuje ożywienia gdzie są te wyschnięte kości w moim życiu co się zestarzało w moim życiu może moja wiara się zestarzała może moje chrześcijaństwo się zestarzało, może moja gorliwość się zestarzała, może moja świeżość w wierze się zestarzała, bo już jestem uczonym w piśmie i faryzeuszem, bo już się tyle lat formuje w ruchu światło życie, już tyle rzeczy przeżyłem, że już jestem uczonym w piśmie, zestarzałem się, moja świeżość już się zestarzała, skostniała. Nie? To są, to są jakby te momenty czy miejsca, o które musimy pytać, gdzie to jest w naszym życiu. Bo dzisiaj chcemy właśnie do tego, co w naszym życiu jest doliną, do tego, co jest spragnione i do tego, co jest martwe, co jest stare w naszym życiu, chcemy zaprosić Ducha Świętego, który jest zawsze młody, który jest zawsze rześki, który zawsze jest pełen życia, który właśnie przynosi ożywienie. To jest też ciekawe, że my też nie musimy do końca wiedzieć, co jest w nas Doliną Wyschłych Kości. Zobaczmy, że to Duch wyprowadził Ezechiela do tej Doliny Wyschłych Kości. Może po prostu, jeśli nie wiesz, czy nie wiem do końca, co jest tą Doliną Wyschłych Kości w moim i w Twoim życiu. To po prostu Duch Święty wie, i on cię tam zaprowadzi, on ci to pokaże. On będzie chciał dotrzeć do głębin Twojego i mojego serca, ale on potrzebuje, byśmy mu na to pozwolili, byśmy powiedzieli: Tak, Duchu Święty, przyjdź, tak, Duchu Święty. Chcę, pozwalam Tobie, otwieram przed Tobą moje serce, otwieram przed Tobą podjąć taką decyzję, że ja rzeczywiście pragnę i zapraszam Ducha Świętego. To pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że kiedy Pan Bóg wyprowadził Ezechiela do tej Doliny wysłych kości, to zadał mu takie pytanie: Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? To ciekawe. Że Bóg człowiekowi zadaje takie pytanie: czy kości te powrócą do życia? Bóg to wie, czy one powrócą, czy nie. Bóg wszystko wie, a jednak zadaje to pytanie. Myślę, że to pytanie to jest pytanie o wiarę Ezechielu. Czy Ty wierzysz, że te kości, że jest ktoś, to może te kości przywrócić do życia? Czy Ty wierzysz, że w tej dolinie wyschłych kości, która jest miejscem śmierci, miejscem beznadziei, miejscem po prostu cuchnącym, czy ty wierzysz, że w tym miejscu może się zadziać cud? Że w tym miejscu może się wydarzyć coś Bożego, że w tym miejscu może się ujawnić działanie Ducha Świętego. To jest pytanie do nas, kiedy będziemy się za chwilę modlić o Ducha Świętego. Czy Ty wierzysz, czy ja wierzę? Bo może być tak, że nieraz w naszym życiu są już takie sprawy, takie przestrzenie, które spisaliśmy na straty i w, których, w sfery, w których już się niczego nie spodziewamy, nie? tam już się nic nie wydarzy. Tu już, tu już nic. Nie? Tu już nic nie będzie. A, a Słowo Boże nas pyta: Czy Ty wierzysz, że Bóg ma taką moc, że może te kości przywrócić do życia? Czy masz w sobie wiarę w Ducha Świętego? Czy masz w sobie wiarę w to, że Duch Święty naprawdę chce przyjść? Nie? Że Duch Święty, że, że Pan Bóg chce spełnić swoją obietnicę wobec każdego z nas i dać nam Ducha Świętego? po to żeby on naprawdę na nowo nas napełnił swoim życiem czy mamy wiarę w Ducha Świętego czy wierzymy w niego naprawdę czy wierzymy w niego jako w osobę która chce przyjść i napełnić nasze życie i trzecia rzecz która tutaj też jakoś dzisiaj zwraca moją uwagę to jest to że Ezechiel jest zaproszony do tego żeby prorokować nad tymi kośćmi nad kośćmi czy kościami, się mówi? Kośćmi? Okej. Okay. I Ezechiel jest zaproszony aż trzykrotnie. To nie dzieje się od razu, nie? tu jest tak. I prorokowałem, jak było mi polecone. I tam ścięgna się zrosły, i ciało wyrosło, skóra naciągnęło, ale jeszcze nie było w nich ducha. Więc powiedział do mnie: Prorokuj do ducha. Wtedy prorokowałem, tak jak mi nakazał, i Duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęło na nogach wojsko bardzo wielkie. Nie? I dalej jest, Nie? jeszcze trzeci raz, i prorokuj, żeby wydobyć ich z grobu. Co to znaczy? Dlaczego to idzie tak etapami? E Mnie się wydaje, że trzeba by to było czytać w ten sposób, że my ciągle i ciągle potrzebujemy właśnie wzywać Ducha Świętego. Bo ktoś mógłby powiedzieć, Okej, okay, otrzymałem Ducha Świętego w chrzcie, otrzymałem Ducha Świętego w bierzmowaniu, modlę się do Ducha Świętego. Po co to tyle razy? Może już nie, nie jeden raz, może nawet i pięć razy już uczestniczyliśmy w modlitwie o wylanie Ducha Świętego. Nie, to po co tyle razy? No po to, że, że tak trzeba, że tego potrzebujemy. Dlatego, że mamy bardzo ograniczoną zdolność przyjmowania ducha świętego. Zobaczcie, że Ewangelia też mówi, że dwukrotnie Pan Jezus posyłał ducha świętego. Najpierw to Jan opisuje. Najpierw w dzień zmartwychwstania, czytaliśmy tę Ewangelię dopiero co, prawda, że Jezus stanął owego pierwszego dnia tygodnia, wtedy, kiedy zmartwychwstał, stanął pośród uczniów i mówi im, weźmijcie ducha świętego. I tchnął na nich. I za 50 dni znowu jest zesłanie Ducha Świętego, gdzie Duch Święty wstępuje na apostołów. Bo człowiek ma ograniczoną zdolność przyjmowania Ducha Świętego. Dlatego jest to trzykrotny prorokój. Dlatego my potrzebujemy ciągle i ciągle prorokować nad swoim sercem, nad sobą, nad swoim życiem, żeby ciągle i ciągle wzywać Ducha Świętego, ciągle i ciągle się otwierać poszerzać nasze serce, dawać przestrzeń duchowi Świętego, dla, duchowi Świętemu, dlatego, by powtarzamy ciągle tę modlitwę. Duch Święty chce przychodzić i przychodzi, i on jest w nas, ale my chcemy się otworzyć na jego obecność. Także spróbujmy teraz w chwili ciszy jeszcze zatrzymać się przy tych myślach, pomyśleć właśnie o tym, co jest we mnie dzisiaj tą doliną. Wyschłych kości, a jeśli nie wiem, to poprosić Duchu Święty: Ty mnie dzisiaj tam zaprowadź, Ty przeniknij moje doliny, moje głębiny, głębiny mojego serca. Wzbudzić w sobie też wiarę, że Bóg może, że Bóg chce przychodzić do nas, że Bóg chce nas ożywiać, że Bóg chce nas działać, ale też w tej wierze pozwolić panu Bogu pozwolić Duchowi Świętemu działać bo nieraz my mówimy Duchu Święty przyjdź ale nie jesteśmy w stanie przyjąć konsekwencji tego że Duch Święty przychodzi bo Duch Święty kiedy przychodzi zaczyna zmieniać nasze życie generalnie dosyć często tak jest że podejmujemy jakieś decyzje ale nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć konsekwencje tych decyzji nie? I tak samo jest z duchem świętym. Mówimy, duchu święty przyjdzie. Jeśli on przychodzi i chce zmieniać nasze życie, my mówimy: a, a, nie, 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 nie tak się nie zagalopuj za bardzo. Nie, nie, nie zmieniaj, bo ja tu mam już życie poukładane. Trzeba się z tym liczyć, że duch święty, kiedy przychodzi, zmienia nasze życie i trzeba mu na to pozwolić. No i właśnie ta trzecia rzecz, czyli prosić i prosić. To przez chwilę o tym pomyślmy i zaraz będziemy się modlić.